Ponad 3 miliony złotych wyda w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w mieście. W tym roku rozpoczęliśmy bardzo późno prace remontowo-modernizacyjne na sieciach cieplnych, ponieważ dopiero od 15 maja tak naprawdę zakończyliśmy sezon grzewczy. W związku z tym o dobre 2 tygodnie przesunęło się nam po prostu czas na realizację tych zadań. Natomiast na pewno my je wszystkie skończymy. W tym roku przeznaczyliśmy ponad 3 miliony złotych na inwestycje, modernizację i na remonty sieci cieplnych. Mamy w planie, właściwie zostały już w 90% zrealizowane inwestycje sieci, czyli budowa nowych sieci cieplnych długości około 200 metrów, ponad 0,5 kilometra sieci tak zwanych przyłączeniowych i około 400 metrów prowadziliśmy prace remontowe na sieciach ciepłowniczych. Obecnie trwają prace równolegle w 3 punktach miasta. Jest to na ulicy Porucznika Łagody. Tam modernizujemy naszą sieć kanałową w technologii kanałowej. Modernizujemy ją i kładziemy sieci preizolowane. Jest to dosyć spora inwestycja, znaczy remont, ale dla nas to jest też i inwestycja, ponieważ na tym odcinku w zeszłym sezonie grzewczym mieliśmy 2 poważne awarie. W związku z tym życie zmusiło nas do tego, żeby ten remont tam przeprowadzić. Następne prace to jest podłączenie budynku usługowego na ulicy Pana Tadeusza oraz podłączenie na ulicy też budynku usługowego na ulicy Kamiennej. I są to w tej chwili prowadzone 3 takie nasze prace równolegle. W pierwszej kolejności modernizowane są sieci ciepłownicze budowane jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Przybywa także nowych odbiorców ciepła. Mamy w tej chwili jeszcze sporo sieci, które jeszcze pamiętają lata 80. W związku z tym one po prostu siłą rzeczy muszą być wymieniane na inne, ponieważ ich żywotność już się po prostu kończy albo się skończyła i wymusza to po prostu technologia, ta, która była kiedyś stosowana. Natomiast gro też prac, takich jakie wykonaliśmy też w tym roku, była związana i jest co roku związana z pracami budowlanymi, drogowymi, które przeprowadza nasze miasto w miejscach, gdzie biegną też wzdłuż dróg nasze sieci. W tym roku modernizowaliśmy nasze sieci w pasach drogowych przy ulicy Sikorskiego. Tak jak wiemy, te ulice są po prostu przebudowywane, w związku z tym my też, korzystając z tej okazji, modernizujemy nasze sieci i na ulicy Polowej. W tej chwili te prace nasze są zakończone, prace jeszcze oczywiście drogowe trwają, ale my już po prostu mamy swój kawałek pracy cząstkowej tej całej inwestycji już zakończone. Prace remontowe i modernizacyjne przedsiębiorstwo prowadzi także w ciepłowni miejskiej.